Kochani, jak dobrze wiecie, hiszpański w szkole na żywo jest aktualnie zawieszony, ale nie zwalniamy absolutnie. W związku z tym przechodzimy do rzeczy. Będziemy się starali pracować raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, jeżeli macie tyle czasu, to od Was już zależy. Zadań będzie tyle, żeby zrównoważyć po prostu ilość lekcji, które wam przepadają. No i standardowo, nie ma czego się bać. Po pierwsze, książeczka i ćwiczenia. Warto sobie to wziąć. Będę od Was oczekiwał na naszej grupie na Messengerze. Mamy tam kontakt, więc tam będę, przepraszam, oczekiwał od Was wklejania mi Waszych wykonanych zadań. Zdjęcie telefonem, nie ma problemu. Kto sobie niestety nie zdążył wykonać ćwiczeń, no niestety będzie musiał sobie jakoś to załatwić, bo też to podlega zaliczeniu. Umawiamy się, że robimy dwie strony ćwiczeń na tydzień. Czyli wpadną dwa tygodnie, robimy cztery strony. Wspomagacie się książką, oczywiście wujkiem Google, oczywiście translatorem, ale polecam Pons.eu standardowo. I dacie sobie spokojnie z tym radę. Jak macie jakieś pytania, oczywiście piszecie mi na Messengerze, jestem cały czas do dyspozycji. Oczywiście nie 24 godziny na dobę, ale kiedy będę mógł, będę Wam odpisywał. Drugą rzecz to oczywiście Instagram. Standardowo będę Wam wrzucał raz dziennie jedno zdjęcie. Patrzcie też na story i na jakieś inne ciekawostki. Mile widziana jakakolwiek Wasza inicjatywa. Możecie lajkować, komentować, podsyłać. Jak Wam pasuje, to oczywiście też będzie oceniane. Ale standardowo to jedno słowo dziennie. I uwaga, z każdym tym słówkiem jedno zdanie. Czyli po prostu 7 zdań tygodniowo. Trzecia rzecz to Duolingo. Aplikacja, która jest bardzo fajna, pokazuje jak ciężko pracujecie, polecam ją zainstalować natychmiast i robimy tak zwanego streaka, czyli pracujemy dzień po dniu. Dla tych, co jeszcze tego nie używali. Minie 20 dni wolnego, będziecie mieli 20 dni streaka, będę Wam to rozliczał. Chcę to zobaczyć oczywiście u Was na telefonach, więc mile widziane jest print screeny, mile widziane to wszystko w formie elektronicznej. Kolejna rzecz to piosenka, czyli wybieracie hiszpańską piosenkę, jej tekst sobie ściągacie, umiecie go przeczytać, słuchacie tej piosenki minimum 3 razy i potraficie wyciągnąć z niej 10 słówek, 10 nowych słówek z tej piosenki, wpisać sobie tylko do zeszytu, przetłumaczyć, żeby wiedzieć co to jest, o czym śpiewa. Musicie też wiedzieć na czym rzecz polega, czyli co w tej piosence autor chciał przekazać. To też Was będzie obowiązywało. Tytuł oczywiście obowiązkowo tłumaczymy. I ostatnia rzecz. Trzy czasowniki. Musicie umieć odmienić trzy czasowniki na tydzień. Trzy nowe czasowniki. Czyli po pierwsze, korzystacie sobie z strony na Google, strony takie jak Babla, strony jak Word Reference, koniugacje, odmiany, wpisujecie w Google dany czasownik i przepisujecie jego odmianę w trzech czasach, które znacie. W teraźniejszym, w przyszłym i w przeszłym dla wszystkich osób. Na przykład czasownika habla. Yo hablo, tu hablas, habla, hablamos, hablais, hablan. Czas przyszły. Voy a hablar, vas a hablar, va a hablar, vamos a hablar, vais a hablar i van a hablar. I czas przyszły. He hablado, has hablado, ha hablado. Hemos hablado, habéis hablado, han hablado. Trzy takie czasowniki na tydzień. Czyli reasumując, po kolei. Książka i ćwiczenia, dwie strony na tydzień. Instagram, jedno słówko na dzień i jedno zdanie z tym słówkiem. Punkt trzeci. Jedna piosenka i 10 słówek z piosenki. Może być też tytuł tłumaczony. I ostatni punkt to czasownik odmieniony wyrazy. Trzy czasy razy 6 osób. Oczywiście wspominam też jeszcze o tym Duolingo, czyli aplikacja bardzo fajna, żeby nabić sobie dodatkowe punkty. Chciałbym, żebyście ją robili. Tyle. To jest na razie zadanie ogólne. Będę starał się Was rozliczać w formie tygodniowej i oczywiście będę to oceniał. Ale dla Waszego własnego spokoju macie teraz tyle czasu. Słuchajcie piosenek do bólu. Czytajcie artykuły po hiszpańsku. Oglądajcie filmy na Netflixie z hiszpańskimi napisami, z hiszpańskim najlepiej audio, jakieś, które już znacie.
macie tego co niemiara, narzędzi jest masę. Tylko nie wpadajcie w letarg, bo tylko na tym będziecie tracili. Szkoła cały czas trwa. To, że jest w takiej formie, to nie znaczy, że jej nie ma. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego maks i trzymajcie się zdrowo. Już za Wami tęsknię. Zobaczymy się niedługo.